Proszę Państwa, czas na kolejne urodziny w domu Jenzy. Tym razem są to urodziny Fausty. Urodziny Faustyny. Ty się rymuje. Czas na kręcenie, jak, w jakim miejscu Fausty będzie miała zorganizowane urodziny. Ja myślę, że to powinna być Warszawa. Nie, 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 jaki to dom Jenzy. Nie! Idealnie! Ja też idę w niby idealnie, oni tak daleko musimy jechać! A teraz czas, żeby zobaczyć, jaka będzie tematyka tych urodzin. Proszę, na bogato! Na bogato! Na bogato! Nie! 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 Co jest? Co jest? Na impreza i to będzie zafaliste. Jak widzieliście, wylosowaliśmy Warszawę i zastanawialiśmy się, gdzie by tu zrobić Faustynie urodziny. I zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dom Teamu X. A najlepsze, że Faustynie nie miała żadnego pojęcia, gdzie jedzie i kto będzie na jej urodzinach. Macie ostatnią okazję kupić bilety na koncert wraz z Meet & Greetem, bądź sam Meet & Greet 24 czerwca w Katowicach. Mnie niestety nie będzie na Meet & Greetie 24 czerwca, ale będę na Meet & Greetie wspólnym 25 i oczywiście na koncercie. A jeżeli już kupiliście bilet na niedzielny koncert, to możecie go zaupgrade'ować o sobotni Meet & Greet. Wszystkie wydarzenia odbędą się w katowickim MCK. Bilety na Going! Bilety na Going! Bilety na Going! Bilety na Going! Co to za dom taki duży, dziwny? Puk, puk! Duże to jak cholera. Byłeś to kiedyś? Nigdy w życiu. A gdzieżby? Będziemy robić imprezkę, pewnie poznajecie. Jest to dom Teamu X. Nigdy tutaj wcześniej nie byłam, więc zabierzmy was na małe oprowadzanko. Czaro! To nie twoja liga. Czaro, to nie twoja liga NBA, liczby moich sadów nie pobije nawet LeBron James. Ej, ogólnie tego się nikt nie spodziewał, że Jenzy będzie robić imprezę urodzinową Faustyny w domu X. Siemano, witam w moim domu dzisiaj, widzimy. Co będziemy robić, Benji? Ja nagrywać. A ja będę, wiesz co, będziemy imprezować. Ty, da się wyjść na bek? Da się, tam jest miszek, prawda? Możesz go ściągnąć. Ja chcę. Ja ściągam miszka! Idziemy powolutku, bezpiecznie, żeby nic się nie stało i żeby jeszcze nic nie zniszczyć tutaj. Dawaj, Dominik! Dawaj! Ojej, no on już zasychł, tu słonik! Łapiesz? No. Czekaj, trzy, dawaj, no. Trzeba go wyprać! Misiek! Ale tylko idziemy po to! Wszystko dla kontentu! O pierdziel! Mamy trofeum, trzeba je wyprać, ale jest. Czekaj tu do jutra. Jaja nie z tego świata. Proszę, przyjechała rakieta. Przyleciała. Ej, Natalka, proszę, interwencja. Oni chcą tutaj skakać. Oli, jest tu, ogarnij się. No jakiś test coś zrzućcie na nie. Zrób do mnie ruch! To ja robię test! Jesteś raz! Dwa! Trzeba! Ja bym zajawał! 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 Rok! Dwa! Trzy! Kręgo! To jest cudowne! Tak to się robi, a nie, to... no... Jedno większe, drugie mniejsze, tak? Jakby, bo każdy jest różny i różny jest każdy i trzeba wszystkich szanować, wszystkich kochać. Jestem z tego kraju, masz leginsy z bazaru, wow, hey! Raz. Zęby żółte masz, tak jak milion gwiazd. Ej, dobra, zanim w ogóle zaczniemy całą imprezę, potrzebujemy jednej rzeczy pamiątki. Już raz wziąłem obraz Natsu, tym razem będzie to coś większego i lepszego. Mamy nową dekorację do domu. Mamy to! Cześć! Byliśmy sprawdzić, czy ten przegląd jest git. Tak. No. Jest git. Może wszystko. Kurczę, czy to jest to, ten sławny dom Teamu X? Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak ciężko było przejść przez centrum Warszawy, wyglądając tak, żeby nikt na mnie nie zwrócił uwagi. Rakieta zaprasza wszystkich.
Kochani, właśnie przyjechała Faust, jestem mega ciekawa jej reakcji i czekamy właśnie na nią tutaj wszyscy. Zamknij oczy. Prosto, 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 prosto. I otwórz oczy. Pięknie jesteście wszyscy! Hej! Witam! Mega się cieszę! Mega najlepszego! Szczęście! Mamy do ciebie prezent. I twój prezent znajduje się przed tobą. I wcale nie jestem to ja. Znajduje się tam. Coś, co zawsze chciałaś mieć, że chciałaś się tym bawić i chciałaś się tego uczyć. Ej, DJ! Ojej, ale aha, czyli rozumiem, że jestem dzisiaj sama DJ. Ty jesteś dzisiaj DJ-em, to jest twój prezent. Ej, serio, to jest mój prezent. Tak, to jest twój prezent. Naprawdę? Tak. Ej, dziękuję. Wyjechałam o 17 z Krakowa i miałam takie kurde i nie, jak długo jeszcze będę gdzieś jechać i w ogóle? I nagle jestem pod Warszawą, w domu X. No. Jest w ogóle jakaś kolaboracja ludzi. Tak, no. O co tu chodzi? Także oswaj się z tą myślą, a później bądź dla nas DJ. Fajny ta. To jest król. Domyślałam się, że na pewno nie jest to Kraków, że jest to wyjazd i przypuszczałam, że no Warszawa. Tak, to Warszawa. Nie, ale w ogóle bym się nie spodziewała, że to X. I w ogóle, że tematyka alien, ale, no, nie? No. Oprócz DJ-ki słyszeliśmy, że masz gramofon. Właśnie nie mam. Jak nie masz? No nie ma. Dostałam na finale i zostawiłam go w domu rodzinnym, no bo stwierdziłam, nie używam. Czy masz? No teoretycznie mam, ale nie używam. To słuchaj, my mamy dla ciebie dwa prezenty. Pierwszy to jest powód, żebyś ten gramofon przywiozła, a drugi to płyty do gramofonu. Żebyś sobie słuchała. Serio, fajnie, dziękuję wam bardzo. Proszę. Bardzo się dobrze dzisiaj. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Ja mam ten flashback i taki bad trip, jak tutaj jestem. Ostatni raz jak tu byłem, to że tak powiem, niezaproszony. No. Koło Fortuny wylosowało, że masz urodzinki w Warszawie, więc no, trzeba było wykorzystać kontakty i możliwość, żeby inni influencerzy też przyjechali. Mocne. Fausti często mówi, że ej, pojedźmy gdzieś na jakiś event, żeby mieć kontakty z innymi jakimiś fajnymi ludźmi. No to masz na swojej imprezie. Mam, ej nie, to jest w ogóle mega, mega szalone, co tutaj się zadziało. No. I mega się cieszę, ale potrzebuję jeszcze chwili, żeby w ogóle to ogarnąć, no, co się wydarzyło, bo dosłownie jeszcze 3 godziny temu byłam pod domem Wery i Karola, a teraz jestem pod Warszawą. Myślę, że Elona ci nie będzie no tak. Jest dobra! Mamy też dla ciebie prezent. Własnoręcznie robiony. Aaaa, jaka kreskówka moja! Ile to ale no. Pomyślałabyś sobie, że nie jestem przebrany na imprezę, tak? To patrz teraz na to. Zapomnij, o co się stało. O co to chodzi? Moja przyjaciółka i przyjaciel. Więc to jest od nas prezencik. Kochamy też, cię bardzo. Zawsze, wspieramy. Zawsze możesz do nas się odezwać, jeżeli tego prosi. Boże, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! To jest strasznie drogie! Nie! Serio? Ej, poczekajcie, bo się wzruszyłam, bo... Kurde, serio? Żeby ci było bliżej do tego kierowcy Ferrari. Dostałam wymarzoną kurtkę z Formuły 1. I nie jest ona tania i dlatego jej nigdy nie kupiłam. Nic nie ci pasuje. Szaleni są. Nie robi się takich drogich prezentów. Na takie przyjaciółki warto. Na takie okazje. Ej, dobra, ale tak szczerze, mega się jaram. Mega się jaram, jakby... Mamy dla ciebie prezent. Od możesz otworzyć. Jest to naszyjnik, rękodzieło, nie nasze, z perłą hodowlaną. Mam nadzieję, że w twoim stylu. Czy podoba ci się? Tak, mega!
w ogóle lubię biżuterię i lubię takie rzeczy dostawać, bo zawsze potem się donosi. My ogólnie przestalkowaliśmy twojego Twittera i YouTube'a trochę. Tak, co lubisz, czego nie lubisz? I doszliśmy do wniosku, że to chyba jest odpowiednik dla tym. Tak, nie. Ej, dobra, to jest zawsze coś, co jest zawsze trafionym prezentem, idealnie w punkt. Dziękuję. Sprawa wygląda tak, nie mam stroju, bo się dowiedziałem rano dopiero, że mogę tutaj być. Spoko. Po drugie, wyglądam jakbym nie miał prezentu, ale mam, tylko jest dopiero zamówiony. Zrobiłem go jak się dowiedziałem, że tutaj mogę przyjechać i on dojdzie gdzieś tam w środę. Wiem, że lubisz muzykę. Tak. To skłowałem ci takie coś, to jest popularne gdzieś tam w sieci i tylko to przerobiłem. Tutaj będzie twój awatar, tutaj będzie Fuga 2115, a jakby tytuł piosenki masz, nie pytaj mnie, to ja dałem pytaj mnie. No i tyle. Zawaliste, dziękuję. Proszę. Ej, to będzie mega fajna pamiątka. Zaczął płakać. Hej! Zielone okulary. Twoje wersy to są kawały. Temat mamy tutaj godziwy, bo to Fausti są rodziny. Śpiewamy, tu jest 100 lat, a więc 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Pierwsza próba zrobienia nocki zaczęła się w tym pokoju.
schowam tutaj patecki i ta notka się nie udała. Mamy zgodę, żeby chodzić po domu, także spokojnie. I tak, patecki chyba to był. I on chował się albo tam za kurtkami. Ale ta notka nie wyszła, bo jakby zrobiła się afera i stwierdziliśmy, że od samej wychodzimy, bo dziwnie było. A teraz idźmy dalej. W tym pokoju spaliśmy, a pokażę wam, w którym miejscu. Tam jest kanapa i za nią spaliśmy. To są drzwi, którymi weszliśmy do domu. Dokładnie te. A one były otwarte? Były zasłony i były tak. I my po prostu podeszliśmy, bo tu była impreza, Nowczyn tu był i Nowczyn nam je zrobił tak. I my po prostu przyszliśmy i je popchnęliśmy z zewnątrz. Mega. Jak tu byliśmy, to mieliśmy taki jeden pomysł, żeby podejść pod pokój kogoś i weszliśmy tu do góry, byliśmy tak po prostu zesrani, ale weszliśmy tu i podeszliśmy pod ten pokój, ale coś usłyszeliśmy i uciekliśmy z tego od razu. Tak. Halo? Czy ty srasz? A kto tam sra? Maja sra. Miłego zdania, Maju. Ej, zarąbista przestrzeni w ogóle. Dużo miejsca. Wow! Ktoś tak dupnął mocno, że chłopie dziurę nie trafił i zrobił dziurę w ścianie. Ej, dobra, tam jest mleko. Ej, dobra! Nie macie psychy. Kto weźmie łyk tego mleka, dostaje ode mnie 25 zł. Ale nie otwieram tego, on jest napuchnięty, ono wybuchnie! Za ile? 25 zł. Dobra? Nie. 25 zł. Pokaż białe. 25 zł, cyk. B, dobre mleczko, serio. Tak to się robi, panowie. Rączki mam tutaj. Rączki mam tutaj. Tańcz tam jego. Gramy o papier, kamień do jednego. Pierwsza runda dla Dawida. Wygrał ze mną to. Raz, dwa, trzy. Impreza z tobą to jest czysta przyjemność, naprawdę. Staję, wychodzę. Ale dobrze wygląda, co nie? Dobra, gramy papier, kamień, nożyce o spodnie do jednego. Kto wygra, zabiera drugiej osobie spodnie. Proszę bardzo. To jest świetna pamiątka po urodzinach, zachowam sobie. Ej, najgorzej, że nie mam długich spodni. Co? Co? Ale one są super! Są lepsze niż tamte. Okej, mam. Nie byłem to 3 lata chyba. Fajnie, Jesse uczy i łączy, także zasubskrybujcie kanał. Oni oszaleli, co to mówisz? Fajny top, bardzo fajnej marki. Mega się cieszę w ogóle. Kurde, co to się dzieje w tym urodzinach? Jarą się to. Zabawa, 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 zabaw
Nie wiem, o co chodzi, ale chętnie posłucham. Cześć, Faustyna. Bardzo mi przykro i przepraszam, że nie mogłem się zjawić na twoich urodzinach, ale chciałbym życzyć ci wszystkiego najlepszego. Chciałbym, żeby ten dzień był dla ciebie najwspanialszy, żebyś spędziła go z przyjaciółmi, tak jak właśnie go spędzasz. I chciałbym ci po prostu życzyć tego, żebyś nigdy nie przestała wierzyć w swoje marzenia, bo wszystko jest możliwe. Bardzo ci dziękuję za wspieranie mnie, za wspieranie nas, za wspieranie 2-1-5. To jest dla mnie wielki, wielki zaszczyt i bardzo ci dziękuję. Wszystkiego najlepszego.